Dobry wieczór Państwu, wszystkich sympatków piłki nożnej witają bardzo serdecznie. Robert Podoliński i Jacek Laskowski. W środku zimy zapraszamy Państwa na Ibiza, ale proszę nie spodziewać się jakiejś niesamowitej imprezy. Będziemy mieli tutaj DJ-a występował przed tym spotkaniem. Natomiast najważniejszym dziś wydarzeniem będzie mecz Pucharu Króla. UD Ibiza, Barcelona. To jest dla drużyny z Ligi Segunda B, czyli z tego trzeciego poziomu rozgrywkowego, nagroda za zwycięstwa w dwóch poprzednich rundach. Te najniżej notowane drużyny w Copa del Rey zawsze są na tej fazie losowane do tych drużyn, które są z kolei w Lidze Hiszpańskiej notowane najwyżej, czyli zawsze są to uczestnicy Ligi Mistrzów. I Ibizie trafiła się Barcelona. Dla Barsy jest to pierwszy występ w ogóle na Isla Blanca w historii. Oto skład gospodarzy. Herman Parenio w bramce, Fran Grima, Mariano Gomez, Gonzalo de la Fuente, Kike Lopez, linia obrony, Javi Lara, Miguel Núñez, Javi Pérez w pomocy, Pep Caballé, Angel Rodado i Raí Nascimento Oliveira, linia ataku. Kilka ciekawych życiorysów, ale i tak nikt nie przebije życiorysu trenera, bo to Pablo Alfaro, czyli świetny stoper przez wiele lat w Lidze Hiszpańskiej, przede wszystkim w Sevilla, w Santino. I tutaj było najwięcej pytań. Kto odpocznie w Barcelonie? Kto w ogóle na ten mecz się nie wybierze? A kogo wypróbuje? Quique Setién, Neto w bramce, Junior Firpo, Clemente Longley, Nelson Semedo. Przed nimi Frankie de Jong, Ivan Rakitic, Ricky Puig i Sergi Roberto. I z przodu Ansu Fati, Antoine Griezmann, Carles Pérez. A więc już wiemy, kogo brakuje. Nie przyjechali w ogóle na Ibizę Messi, Busquets i Piqué. Busquets za kartki, Messi i Piqué odpoczywają. Czyli Barcelona, jak napisała jedna z gazet, bez kręgosłupa przyjechała po raz pierwszy zagrać na Ibizę. No właśnie, pierwszy. Bardziej prawdopodobne jest to, że on ma cztery żółte kartki. Miał cztery żółte kartki i w perspektywie mecz z Walencją w najbliższy weekend i po prostu nie chciał, żeby wyleciał ten stoper na to spotkanie. Popatrzmy. Raí, zagranie w pole karne. Bardzo pasywna postawa i Javi Pérez zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. Sensacja na Ibizie w 9 minucie. Gospodarze obejmują prowadzenie. Sensacja. Tak jak mówiłeś, nie ustawienie zdecyduje, ale czujność i koncentracja. No, bez względu na to, czy byłoby trzech czy czterech środkowych pomocników, jeżeli ofensywni piłkarze Barcelony będą w ten sposób asekurować, to nie ma ustawienia, które ustrzeże ten zespół przed stratą bramek. No dziecinna łatwość, z jaką przegrali i walkę o pozycję, i w dość prosty sposób, no brak asekuracji, zdrzemnął się tutaj ofensywny pomocnik Barcelony. Tak kryć po prostu nie można, ustawienie nie ma tu nic do rzeczy. Ricky Puig, oj, jeszcze przed tym chłopcem. On jest bardzo wcześnie chwalony i wsadzany w buty, bardzo ciasne i bardzo dokładnie dopasowane ludzi, takich jakimi byli Xavi czy Iniesta. Spokojnie. Na razie Puig się zdrzemnął w polu karnym, wybiegł za jego pleców Javi Pérez. Chłopak, który głównie w ostatnich latach występował w rezerwach Realu Valladolid. W Pucharze Króla w barwach tamtego klubu z Realem Madryt. Dwie wysokie porażki. 1-4-0-5. O proszę, fajerwerki w środku boiska. W wykonaniu gospodarzy Angel Rodado. Gdzieś tutaj wygrał ten pojedynek. I będzie rzut wolny dla Barcelony. Jednak sędzia uznał, że faulował napastnik Ibizy. Poderwali się wszyscy z ławki gospodarzy, ciesząc się z bramki, ale wydaje się, że tutaj decyzja pana Fuertesa była słuszna. Popatrzmy. A popchnięty Longley. Tak, na pewno. Atak na plecy obrońcy Barcelony, ale... A gdyby trafił tak bark w bark? No gdyby... to... Oglądamy jeszcze raz sytuację, po której... A, tu jeszcze mieliśmy taki rykoszecik. Wydaje się od... Tak, no właśnie, to nawet nie wiem, czy to nie jest bramka kolegi Javiego Pereza, od którego się ta piłka odbiła. No, łącznie to już 29 mecz Quique Setiéna w roli szkoleniowca w tych rozgrywkach. Lara obok bramki. Ciekawy pomysł chciał tutaj zaskoczyć bramkarza Barcelony, bezpośrednio uderzając na bramkę. Ale chyba odległość była zbyt duża, żeby mogło się to udać. Javi Lara, tylko... Neto. Longley.
Pod presją, oj, bardzo ładnie zrobił to Kabaye i podanie Javiego Lery, szansa, słupek, jeszcze nie koniec, broni Neto, coś nieprawdopodobnego, Raje i Frank Grima, Pablo Alfaro nie może uwierzyć, że Ibiza nie prowadzi w tym meczu 2-0. Ale szkoda, wysoki pressing, zmuszona Barcelona do błędu, doskonały odbiór i tutaj Ansu Fati pomylił się, ale zwróćmy uwagę na tą sytuację, jak bardzo łatwo oszukany zawodnik Barcelony, o którego spierałeś się z Leszkiem Orłowskim, aż posadzony na murawę. Na tą sztuczną murawę. Usiadł Frankie de Jong, Nolito Nis. Przerażająca. Coś takiego no, nie powinno zdarzyć się takim piłkarzom jak gracze Barcelony. A przed chwilą jeszcze świetny zwód przy linii końcowej boiska. Szkoda, że tego nie widzimy, ale oszukany wahany. Jeszcze raz Alba w polu karnym. Fati po prawej stronie czeka na rozciągnięcie tej gry Nelson Semedo. Właśnie do niego zagrywał piłkę Ricky Puig. Rakitic! Mamy celny strzał. 68. minuta. Już tak bardzo się nie zamartwiał tym strzałem Herman Parenio. No mógł chyba nawet przyjąć piłkę nogą i wielkich problemów nie miałby dalej z rozegraniem. No jakaś próba jest Rakiticza, ale no umówmy się, no przyjechała Barcelona. No i 72. minuta, Artur na boisko. No tam z satysfakcją gdzieś w Katalonii odnotowano, że nawet i 7 zawodników wychowanków La Masii było na boisku w meczu z Granadą. Uwaga! 1-1, prostopadłe zagranie Antoine Griezmann. Jeden błąd, jeden brak koncentracji i mamy bramkę wyrównującą. Gdzieś, nie wiem, czy ta zmiana sprawiła, że jakoś tak chcieli złapać sobie oddech gospodarza i tę koncentrację stracili. Ale w końcu pierwsze tego typu podanie w dzisiejszym meczu. W końcu Frankie de Jong zdecydował się na troszkę żywsze prowadzenie piłki. Bo błąd stoperów, ale doskonały ruch Griezmana przed podaniem, bo to najpierw była praca na zewnątrz, później powrót do stopera, którego zgubił. Zgubił przede wszystkim grą bez piłki. Stworzył sobie pozycję doskonale, ale w końcu któryś ze środkowych pomocników zdecydował się nie na podanie do boku, tylko bezpośrednią grę do napastnika. Kilkanaście minut. No, na pewno sporo sił kosztowało ich te bardzo dobre pierwsze. Bardzo dobra pierwsza część spotkania. Dobry początek drugiej. Możliwe, że wynik... 4 graczy teraz Ibizy tam wysoko ustawionych czekało na wybicie piłki przez Hermana. Dwóch tam się zwijało z bólu, ale gdy sędzia gry nie przerwał, to obaj się poderwali, żeby wracać, bo teraz może być niebezpiecznie. Griezmann, ostry kąt, 2-1 dogrywki. Wiele wskazuje na to, w tym meczu nie będzie. Antoine Griezmann, Copa del Rey. Jak widać jego rozgrywki, 32 mecz i 19 bramka. Strzelał i dla Realu Sociedad, i dla Atletico 12 goli. A teraz w pierwszym meczu w tych rozgrywkach w barwach Barcelony 2 gole. Oj, gole decydujące prawdopodobnie o awansie. No niesamowite to jest, jak Barcelona była w stanie strzelić 2 bramki, prezentując taką formę. Miejsca bardzo niedużo. Jordi Alba zagrywał tę piłkę. I popatrz, jaki paradoks. 85% posiadania piłki, pewnie tam 7800 podań, a bramki zdobyte po akcjach, które trwały parę sekund. Dokładnie tak. Bez wielkiego kombinowania, bezpośrednie podanie między stopera, tym razem a bocznego obrońca. Mam wrażenie, że mógł obrońca Ibizy zachować się lepiej. Ta odległość jednak była tak niewielka, że no kunszt wahadłowego Barcelony widoczny. Zastanawialiśmy się, ile mogą wnieść zmiany. No to jest zmiana. Gospodarzom jednak to z tej drugiej bramki po tym strzale w słupek w pierwszej połowie Ibizie zabrakło, żeby tu postawić Barcelonę w jeszcze trudniejszej sytuacji. Koniec meczu. Barcelona awansuje, pokonując Ibizę 2-1, ale umęczyła się tutaj pod same pachy. My Państwu pięknie dziękujemy za uwagę. Za chwilę przenosimy się już do Turynu na mecz Juventus-Roma. Mecz Ibiza-Barcelona komentowali Robert Podoliński, Jacek Laskowski. Do usłyszenia.